Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę Wam rezultat z 6 dni prowadzenia kampanii na Facebooku, prowadzenia sklepu internetowego na Shopify. Wszystko to Wam pokażę i pokażę Wam też, jakiej strategii użyłem. Będzie to taka strategia trochę dla tych osób, które mają mniejszy budżet, a chcą zacząć z reklamami na Facebooku. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji tego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i zapraszam do oglądania. więc znajduję się na dashboardzie teraz jednego ze sklepów internetowych. Wiele informacji tutaj będziecie mieli zamazanych, ponieważ dalej prowadzę ten sklep, jak możecie zobaczyć. To są rezultaty z dzisiejszego dnia. Niestety miałem tutaj taki niemiły incydent ze względu na to, że no jak to z Facebooka zbywa, zostałem zablokowany, zostało mi konto zablokowane gdzieś tam w nocy, dopiero rano jak się obudziłem, to mogłem cokolwiek z tym zrobić, ale fajnie, ponieważ widzę, że po tym jak ten, jak to konto zostało odblokowane, dalej to działa bardzo fajnie i dalej przynosi rezultaty tutaj możemy zobaczyć wynik z dzisiejszego dnia, jest on mniejszy niż na przykład wczoraj, ale dopiero mamy godzinę 14, więc tutaj myślę, że ten wynik będzie około 1000, chociaż wydaje mi się, że gdyby nie ten ban, to już mogłoby to dorównać temu 1000 z wczoraj. Zaraz pokażę Wam po kolei jak dzień po dniu to robiłem, jakie zestawy reklam dodawałem i tak dalej. Ale jak już możecie zobaczyć, to kampania była prowadzona przez 6 dni, znaczy jest prowadzona, bo ona działa cały czas i wydaje mi się, że to będzie dosyć dobry produkt. Ogólnie nie są to najlepsze wyniki, jakie osiągnąłem, jeżeli chodzi o 6 pierwszych dni, natomiast też nie są najgorsze. Myślę, że dosyć dobrze to idzie i widać, że jest to trend wzrostowy. Jest to produkt, który myślę, że przez całą nawet lato może będzie się sprzedawał. Tak więc pierwszego dnia 49.99, czyli to jest cena tego produktu. No to tak sobie bym powiedział, jeden zakup pierwszego dnia. Oczywiście nie jest to źle, bo często w ogóle nie ma zakupów tego pierwszego Dnia, natomiast mógłby, mógł być to taki zakup przypadkowy, i jeszcze nie, nie, nie sądziłem, że to może cokolwiek się wydarzyć. Natomiast w następnych dnia, jak, dniach, jak widać, no te, te zakupy tutaj wzrastały, ta, ta sprzedaż tutaj wzrastała, i teraz wam pokażę, jak mniej więcej krok po kroku to robiłem i jakie zestawy dodawałem, no i jak to mniej więcej wyglądało. W tym celu posłużę się Powerpointem, Może być to dla, nie, dla niektórych niezrozumiałe, to pytajcie w komentarzach. Więc tak, co jest tutaj fajne to to, że zacząłem z całkiem troszkę inną strategią, bo większość osób mówi, że 5 dolarów na start, że każdy zestaw w kampanii e, musi mieć 20 zł, 5 dolarów, natomiast nie jest to do końca prawdą, ze względu na to, że e, czy to 3 dolary, czy to 5 dolarów tu Facebook na samym początku nie widzi dużej różnicy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo, bo jak zacząłem robić tą kampanię, no to faktycznie te wyniki tutaj są jakieś, e, no, no dosyć dobrze to idzie, więc jest to trochę taki taka, e, taki Taka technika dla osób, które mają mniejszy budżet. No bo jeżeli weźmiemy sobie 15 zestawów reklam, każda oczywiście ma inne, inne zainteresowanie, no to wychodzi nam tam nie tak strasznie dużo. No bo nawet przy 10 zestawach jest to 30 dolarów, gdzie normalnie byłoby już to 50 dolarów, więc to nawet o połowę możemy zmniejszyć te koszty na samym początku. Nawet przy tych 15 zestawach to wychodzi 45 dolarów, więc mm, i tak byłoby taniej niż gdybyśmy tą kampanię wrzucili po 5 dolarów, a możemy przetestować dzięki temu więcej zainteresowania. Więc w pierwszego dnia wrzuciłem 15 zestawów reklam Każda z, każdy, z tych każdy z tych zestawów reklam miał inne zainteresowanie Czyli powiedzmy jedna miała piłka, druga kosz, inna sport i, i tak dalej Więc każdy miał inne, inno, inne zainteresowanie, ponieważ szukamy tego, które będzie nam przynosiło największy dochód Pierwszego dnia wyglądało to tak, 15 zestawów reklam I pod koniec tego pierwszego dnia, tak jak mówię, wygenerowało to jeden zakup Zauważyłem, że 5 zestawów reklam totalnie nic nie generuje nie będzie totalnie z tym no nie jest związane z tym więc te 5 zestawów reklam odjąłem wyrzuciłem wyłączyłem zostało 10 zestawów reklam i tak jak mówię dalej było 3 dolary każda w następnego dnia tak dalej było te 10 zestawów reklam pod koniec tego dnia zrobiłem tutaj już więcej zmian ze względu na to że tak jak możecie zobaczyć tutaj było 3 4 zamówienia tego dnia więc oczywiście zauważyłem że kolejne dwa zestawy tutaj z tych 10 nie działają więc pod koniec z tego dnia zostawiłem 10 zestawów reklam, tych podstawowych, które były od samego początku. Natomiast trzy różne zainteresowania zrobiły po jednym zakupie. Więc stwierdziłem, że jeżeli na każdym z, z tych trzech zainteresowań, na każdym było e, po jednym zakupie, stwierdziłem, że gdzieś tam musi być ten, e, to zainteresowanie, które może być podobne do tego, e, które no, może nam przynosić zyski. Dlatego e, z tych trzech zestawów powiedzmy, że to była piłka, pi była to lalka, był to komputer to są zainteresowania te trzy one wszystkie chodziły po 3 dolary. To są te początkowe zainteresowania, które tu były w naszej kampanii, i każda z nich zrobiła po jednym, zakupu, po jednym zakupie. Więc teraz stwierdziłem, że wiele każdy z tych zainteresowań, czyli piłka, lalka, komputer, i zmienię zainteresowanie, ale które będzie tam podobne do, tego, do tej piłki. I tam jest taki przycisk, oczywiście, że można znaleźć te podobne zainteresowania. I znalazłem podobne: była to koszykówka, był to Miś i był to laptop. I w tym momencie już te trzy zestawy reklam, czyli z zainteresowaniem jedna koszykówka, drugie miś, drugi, trzecie laptop, już dałem 5 dolarów. Ze względu na to, że wiedziałem, że gdzieś tutaj, jeżeli były zakupy, no to tutaj trzeba szukać i tutaj możemy znaleźć ten, to nasze zainteresowanie, które będzie się dobrze sprzedawało, więc już tutaj dałem ten budżet 5 dolarów. To działanie spowodowało, że trzeciego dnia już miałem 299 dolarów przychodu, więc to widać było, że faktycznie działa i jeżeli chodzi o te 8 zestawów reklam, które szło, czyli tu było 15, Później 10, drugiego dnia, trzeciego dnia e, było, to, e, było to 8 zestawów, e, w sensie tak, 8 zestawów reklam to było tego trzeciego dnia. E, natomiast e, znowu 3 totalnie nie działały, e, więc stwierdziłem, że zostawię na ten czwarty dzień tylko 5 zestawów reklam. E, jeżeli chodzi o te 3 zestawy reklam, które dodałem poprzedniego dnia, czyli te każde po 5 dolarów, e, to okazało się, że tutaj jeden z tych zestawów zrobił e, 5 e, zrobił Dwa zakupy, tak więc powiedzmy, że ten zestaw to była piłka i ona zrobiła dwa zakupy. I teraz wiedziałem, że jeżeli są tu dwa zakupy, no to to nie działo się przypadkowo. I tutaj to zainteresowanie może być tym naszym potencjalnym zwycięskim zainteresowaniem, z, które będą, z którego będą generowane te wszystkie zakupy. Tak więc zainteresowanie piłka, znowu to był taki jeden zestaw reklam. On zrobił dwa zakupy, ja go powieliłem trzy razy, i w tym momencie w tej kampanii, oprócz tych wcześniejszych, początkowych zestawów. W reklam miałem dodatkowe cztery zestawy, które było we wszystkich było zainteresowanie piłka. Dlaczego to się robi? Dlaczego w ten sposób skalowałem? Są dwa sposoby na skalowanie: z horizontal scaling i vertical scaling. Jeżeli chodzi o horizontal scaling to po prostu to się Jeżeli chodzi inaczej, jeżeli chodzi o vertical no to tutaj zwiększamy budżet, czyli jeżeli ta piłka miała 3 dolary czy tam 5 dolarów, to zwiększamy do 7, 10, później 20, 50 i tak dalej. Bądź możemy zrobić horizontal scaling i z po prostu zduplikować to, to samo zainteresowanie, na przykład 3 czy 4 razy, i w tym momencie skopiowałem to 3 razy, i były 4 razy. To, to, to zainteresowanie znalazło się tu 4 razy. Dlaczego to się robi w ten sposób? Rozrysuję Wam to na pańcie. Tak więc powiedzmy, że jest to, jest to całe nasze zainteresowanie piłka i ona ma powiedzmy 5 milionów, i w tym momencie, jeżeli ja mam to zainteresowanie jedno, no to trafiam, po, powiedzmy, o tutaj trafiam tym. Zainteresowaniem, a to jest to cała nasza piłka. Tutaj zrobiła dwa zakupy i teraz mógłbym na przykład to wyskalować, podnieść budżet i wtedy tutaj będzie się ta kropka powiększać, będzie coraz więcej ludzi tutaj. Jednakże mogę najpierw powielić tę ten, ten, piłkę jeszcze raz i na przykład tutaj jednym zainteresowaniem, tu drugim i tu wszystko to jest, są te zestawy reklam z tym naszym zainteresowaniem piłka. Cały czas w, tym, w tej piłce z tym naszym zainteresowaniem piłka to jest. Um, I teraz, następnego dnia, jeżeli by się okazało, że no bo następnego dnia mogłoby się okazać, że tak, to robi dwa zakupy, to robi jedno, a na przykład to zrobiło nam trzy, i wtedy dopiero warto jest um, zacząć skalować, zwiększać budżet, ze względu na to, że lepiej będzie powiększać tą kropkę tutaj, jeżeli tutaj jest większy, więcej zakupów, niż gdybyśmy powiększali tutaj. Dlatego na samym początku szuka się jeszcze tych różnych miejsc, w tym całym zainteresowaniu piłka, żeby zobaczyć, które najlepiej będą nam chodziły. Tak więc tak to mniej więcej wyglądało i tak to tak wyglądał ten dzień trzeci. Tak więc czwarty dzień, czyli tutaj chodziło ten pięć zestawów reklam chodziło te początkowe za 3 dolary e, później te cztery razy ta piłka chodziła, czyli te cztery razy ta piłka chodziła plus jeszcze te dwa zestawy, które tutaj dodaliśmy za 5 dolarów, czy te trzy, które dodaliśmy za 5 dolarów. No i to był czwarty dzień i czwartego dnia faktycznie tutaj jeszcze lepiej to szło. Z piłki, z tego zainteresowania, piłka, oczywiście to jest tylko tak, powiedzmy, że to jest piłka, to nie była piłka, i z tego zainteresowania, piłka poleciało C3, chyba, czy dwa zakupy, znowu, z każdego, nawet tam, bo tutaj były cztery zestawy, i z każdego poleciało po jeden, po dwa, po trzy zakupy, więc wiedziałem, że to już będzie nasze zwycięskie zainteresowanie. Byłem praktycznie pewien, że to jest to zainteresowanie, i to jest ten moment, w którym znajdujecie zainteresowanie, które będzie się I oczywiście zostawiacie dalej sobie w tej początkowej kampanii testujecie te zestawy reklam, które daliście, te 3 dolary na samym początku, czy jakieś nowe zainteresowania sobie testujecie, natomiast tutaj, jak już macie pewność, że ta i to jedno zainteresowanie będzie tym waszym zwycięskim zainteresowaniem, to robicie pewne, pewne działania, prowadzicie, które mają na celu zwiększenie sprzedaży z tego jednego zainteresowania. I co ja zrobiłem tutaj, tego czwartego dnia, to to, że utworzyłem te cztery zainteresowania, piłka były w tej początkowej kampanii, ja je skopiowałem i utworzyłem osobną kampanię całkiem. Budżet w tym momencie był CBO, czyli 50 dolarów było na całą kampanię, czyli ta kampania sama decydowała sobie, w które zainteresowanie ma wpakować ten budżet. I ja skopiowałem te cztery zainteresowania z tej początkowej kampanii, wrzuciłem je do tej nowej CBO kampanii za 50 dolarów, ją ja ustawiłem, dodałem jeszcze jedno to samo zainteresowanie, czyli w tym zainteresowaniu CBO za 50 dolarów było 5 razy 5 zestawów reklam i wszystkie zestawy reklam miały to samo zainteresowanie zainteresowaniem tym była piłka. No i to puściłem sobie za 50 dolarów, oczywiście te cztery razy ta piłka chodziła też w początkowej kampanii i też tam chodziły w tej początkowej kampanii te dwa zainteresowania za 5 dolarów, trzy zainteresowania za 5 dolarów, no i 5 zestawów reklam tych początkowych za 3 dolary, które gdzieś tam też jakieś sprzedaży przynosiły raz, przynosiły raz nie, ale jeszcze to trzymałem, ale już skupiałem się na tej kampanii i co możemy zobaczyć, to tutaj wczoraj faktycznie uzyskało to naprawdę... Bardzo dobry wynik, dlatego dzisiaj zdecydowałem się. W sumie wczoraj zdecydowałem się na to, że tutaj dzisiaj już jest ta kampania CBO za 70 dolarów. No, i tak jak mówię, gdyby nie ten ban, to najprawdopodobniej miałoby to więcej zakupów. Natomiast myślę, że do końca jeszcze tego dnia wyrówna się tutaj przynajmniej, ale myślę, że nawet będzie, będzie to więcej. I teraz co się robi? No, to oczywiście z czasem dzisiaj, jeżeli ta kampania będzie dobrze mi chodziła, no, to tutaj zwiększę budżet sobie do 100 dolarów. Oczywiście pamiętajcie, żeby schodzić powoli, później, następnego dnia 120 czy nawet 150 i powoli będę to zwiększał do 300, a nawet i więcej, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli to będzie przynosiło faktycznie zyski. I to jest ten moment, w którym faktycznie macie to zainteresowanie, które wam sprzedaje, zostawiacie go i ono wam generuje cały czas te sprzedaży. Natomiast nie można tego tak sobie zostawić, tylko warto jest w, znowu w tej początkowej kampanii, w której testowaliśmy, tej początkowej, testować nowe zainteresowania, bo wiadomo, Wiadomo, że w każdym momencie ta kampania może przestać nam sprzedawać i wtedy pasuje, żebyście już mieli jakoś, jakieś zainteresowanie, które znowu mogłoby wam generować takie wyniki. Ważne jest również to, że często w takich kampaniach, gdzie wydaje się duży budżet, to one nagle przestają chodzić i to jest spowodowane często dlatego, że po prostu dane wideo, dane, dane wideo po prostu ta nasza reklama, którą zrobiliśmy, czy wideo, czy to zdjęcie no ono już po prostu nie działa no, nie działa i w tym momencie, dlatego też warto testować różne nowe, no, nowego rodzaju wideo, i często jest tak, że ona przestaje nam chodzić. W sensie, ten wynik, powiedzmy, był 5000 dolarów jednego dnia, następnego dnia już spadło to do 3000 dolarów, i już wtedy musicie myśleć o tym, żeby wstawić jakiś nowy obrazek, nową miniaturkę, czy nowe wideo, żeby testować coś nowego, żeby po prostu ta, ta, ta kampania dalej działała, i jak się często wstawia nowe wideo, no to wtedy nagle znowu wszystko nam chodzi przez następny miesiąc, dwa, czy nawet więcej. Tak więc to jest to, z czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, czyli 3 dolary na zestaw reklam jak najbardziej na samym początku wystarczy. Później, jeżeli widzicie, że coś robi zakupy, to możecie zwiększyć ten budżet do 5 dolarów, no i wiadomo później, później możecie zwiększać do jeszcze większych budżetów. Warto jest tutaj zrozumieć to, że tu trzeba testować nowe zestawy reklam, nowe zainteresowania, bo dużo osób... Wrzuca 5 zestawów reklam i daje po 20 dolarów. To, to kompletnie nie ma sensu. Ja mówiłem już w poprzednich filmach, dlaczego to nie ma sensu. Tak więc, tak więc pamiętajcie o tym, żeby testować na samym początku i możecie to być taki najniższy budżet, czyli te 3 dolary na zestaw reklam. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzu. Z chęcią na nie odpowiem. Zostawcie jakiegoś lajka i widzimy się następnym razem.